Siemano ludziska, z tej strony Witold Dransken, ze mną jest... Terasan. I... Taniasa. Tak jest. Słuchajcie, to jest mapka, inaczej, to jest seria, którą nazwaliśmy Polski Spontan. Polska mapa. Siedzieliśmy i nagle mówię, no to co, robimy polską mapę. Danio mówi, okej, no i robimy. O, i jakby ktoś się pytał, tylko to się nazywa Polski Spontan, to jeszcze nie graliśmy na tej mapce, a więc to, że jest tyle małych pól, to nas trochę zdziwiło. Za szybko, Pytrasan, przechodzimy do takich rzeczy. Po kolei, to jest polska mapa, nazywa się Kijowiec. Widzę, że tylko ja zapamiętałem. No. Weszliśmy na tą mapkę, popatrzyliśmy trochę. Sprzedaliśmy maszyny, które nam nie pasowały, czyli wszystkie ciągniki i samochód, który tutaj był. Tak. Dzisiejszy odcinek to troszeczkę wam pokażemy. Troszeczkę wam pokażemy i kupimy nowe maszyny. Mów, Danio. Tak. Kupię samochód i ciągniki. Dokładnie. Ustaliliśmy, że kupimy trzy ciągniki i samochód. Zostawiliśmy bizona, bo... No, pasuje po prostu. Pasuje. No, też chcemy się tu trochę rozwinąć. Tak. I też będziemy zmieniać maszyny na większe. Mów. A bizon... Tak. No. Widzę. Ty ma. A w przodu duże. No, z tyłu mały, a z przodu duży. No tak, no to jest kombajn, no więc tak musi to mniej więcej wyglądać. Siewnik, kultywator, jest... fajna przyczepa. Ale jest takie małe. Mhm. Taki mały? No. Z tyłu? Okej. Okay. Dobra, bo musimy też troszkę gonić, bo chcemy nagrać max pół godziny tego odcinka, a chcemy jeszcze pokupować różne rzeczy. Mamy na swojej gospodarce też silos. Tak. Bardzo, bardzo fajnie on wygląda w ogóle. Mamy tą dziwną wiatę, mów, Danio. O stodołę. Tutaj jest fajny i zapala się. Jak jest raz ciśnie się, to zapala się. Dokładnie. To jest taki włącznik światła. Tu mamy wiatę. O, tą wiatę to chyba wiecie, że tu jest, bo widać. I warsztat. Bardzo sporo rzeczy tutaj jest takich interaktywnych, co możemy podnieść i właśnie przewróciłem to i rzucić. Super. Dobra, spójrzmy na mapę. Nasze pola to jest 31-30. To, na którym jest to gospodarstwo właśnie z... Od razu pieska, kawinkę plus na temu na mapie. Pole. Tak, ale Daniel, wiesz co, jak ja mówię, to żebyś mnie nie przerywał, bo ja nie mogę dokończyć swojej myśli. No tak, żebyśmy się jakoś tak uzupełniali w miarę i nie przerywali sobie, dobra? I mamy jeszcze jedną tutaj zagrodę dla krów. Może kiedy indziej wam pokażemy tą zagrodę dla krów, będziemy może z niej po prostu korzystać. Na chwilę obecną przenosimy się do sklepu, który jest obok Biedronki. Sklep nazywa się, to jest New Holland, New Hollanda. I teraz tak. To, co będziemy kupować. No, mów, Danio. A tak, Seb? No. To kupił, to. Ten telefon i to. Jeszcze nic nie kupowaliśmy, Danio. Danio, Danio, spójrz na mnie. Jest tak. Okej? Okay? Dobra, dopiero zaczynamy. Więc tak, bierzemy Ursusa. Tak. Już wcześniej obszaliśmy, że kolory są spoko, więc zostaje. Zmienimy tylko obciążniki kół. Konfigurację silnika weźmiemy najmocniejsze od razu. Konsolę ładowacza, bo to będzie nasz ciągnik ładowaczem. I maksymalne obciążniki z przodu. No i chyba spoko, co nie? Takiego go zakupujemy. No, Ursus musi być po prostu, musi po prostu być. Do niego weźmiemy od razu... obciążnik z Ursusa. Weźmiemy ten obciążnik z Ursusa, założymy go na tył, przyda się po prostu do ładowacza. Mów, Danio. A tak chcę. No. No. No.
Oto zniknęły, ale tak ma. No, które tata nie kupił. Tak. Musimy mówić do niego szybciej troszeczkę, bo nie wystarczy nam czasu na odcinku, wiesz? Kupujemy do niego też tura. Tur. W tym czerwonym kolorze? Tak. Dobra. No to czerwony. Już Daniel określił się i był pierwszy, najpierwsiejszy. I do niego kupimy o tą ładną łyżkę. Tak. Z Hauera. I chwytaki do, chwytak do kiszonki. Może być. Tak dokładnie się nazywa. Dobra. Drugim ciągnikiem, jaki kupimy, to będzie Zetor. Ale już taki ładny. Proxima. Kolory zostają, nie będziemy zmieniać żadnych kolorów. Zmienimy tylko. Czy koła są. Marka pół to nie, nie interesuje nas to. O, obciążniki, super. Szeroki z obciążnikiem. Mów, Danio. A tak se. Jak tutaj będzie, nie? Tu nie będzie takiego ruchu. Tak? Czego nie będzie? Tura. Tura? Nie. Ruru. A rury nie będzie? Mhm. Okej, weźmiemy mu błotniki przednie, tylnie i na maksa go od razu zchipujemy. Opony szerokie z obciążnikiem, chyba będzie spoko. Bardzo fajny, nowoczesny ciągnik na naszą gospodarkę. I oryginalny mod z Giant Software. Nie jestem pewien, czy dobrze to wypowiem, ale to jest Hurliman. Po niemiecku Hurliman. O, lepiej. Dobra, do tego właśnie weźmiemy. Mów, Danio. Tak, te ma. O, to jest widoczne. Sto. No, paliwa. Tak, że zbiornik jego to jest 100 litrów. Okej, okay, i finalnie naszym najmocniejszym ciągnikiem na gospodarce będzie właśnie Zetor. Tak. Do tego może weźmiemy na wąskich kołach i on będzie do oprysków, do odchwaszczania i tak dalej. Tak. Ale tak nie będziemy się, bo tak ustalił. Dobra. I będziemy zapewnie musieli to po kolei. Weźmiemy do naszego Zetora, kupimy pług. Ten najmniejszy chyba. Najmniejszy pług weźmiemy. 2 metry. Bo tak są małe pola, więc w sumie wystarczy. Mów. No, nie będziemy kupować jakichś mega długich tych pługów, bo pola są i tak są malutkie. Małe są pola, tak. Więc nie będziemy się chyba, też... że będziemy chcieli swoje pole zrobić, no to wtedy. Ale tak i to... ochronę roślin. Kupimy Kvernelanda. Jedno i drugie. Chociaż nie. Wiecie co? Kupimy obciążnik najpierw do tego małego Hurlimana. Tego akco, mów, Danio. A tak se? No. Jak widać, to polskie żerony to nie jest do tego. Co, nie wiem, czy za dużo maszyn nie kupić na sam początek. Tak. Chyba zostawmy to. Potem się najwyżej kiedyś tam kupi inne maszyny. O, 173 tysiące już wydaliśmy. Cie, panie. Wow. Patrzcie, co tu stoło w ogóle na w tym sklepie. Do Itwary. Tak. Dobra, spójrzmy, co my tu kupiliśmy. Cie, panie. Wow. Hurliman. Bardzo ładnie wykonany ciągnik. Turbo. Zetor Proxima 120 Power. Automatic Power Shift. No i najpiękniejszy Zetor. Przepraszam, Ursus. Ursus. Co ty gadasz, Witek? Dobra. Gdzie panie? Ale machina. Ale machina. Nie. Bo jak się tłumik trzęsie. A wydaje się, że jest jakaś stara maszyna. Dobra. Podłączamy. To jest mała maszyna, a nie duża. Mała maszyna to jest? Mhm. Bierzemy obciążnik. Obciążnik na tył. Cię też.
przodu załączamy. Patrzcie, jak fajnie ten drążek się tu przestawia, jak jedziemy do przodu, do tyłu. Która? I... Tak, co to? Szufle, tak? Widły do obornika, tak mówiłeś? I teraz tam? Do kiszonki. Do kiszonki, dobra. Spójrzmy, jak on wygląda. Łocie panie! To nie jest za duże do niego? To jest tak duże, jak ładne. Chyba przesadziliśmy trochę. To poszliśmy po całości. Cie panie, no dobra, kij z tym. Jedziemy, to jest na spontanie przecież. A światła działają stopu? O, świetnie. A, wsteczny? O, wsteczny się nie pali. Chyba się popsuł w sklepie. No, dobra, to co, jedziemy do naszej... Ty, a ja nie wiem, gdzie jest nasza gospodarka. Włączymy mapę. O kurczę, dobra, coś spróbujemy dojechać tam jakoś. Tym Ursusem. Ursusem jedziemy na mapę, co nie? Na naszą gospodarkę. Tak, no bo... Kolejny. Ale on ma długą drogę hamowania. Patrzcie, kochani, w zalesie. Teren zabudowany i wyjazd z zalesia. Cie pani, ciekawy wniosek jest w ogóle na tej mapce. No. Bo niby mapka taka mała, a tu proszę bardzo. Ciekawe, czy jak będziemy wjeżdżać do naszego, to tam na przykład będzie napisane, że kijowiec. Ale hałda. Dobra, to tu mam objazd chyba jakiś. Ty, ale zresztą się nie zgubił gdzieś. Ty, ale ktoś skupu. Ale chyba blisko jestem, co? W miarę. No. Tak mi się wydaje, że zmierzam. Chociaż mi się wydaje, że już się oddali od tego. Wo. Kijowiec. No to chyba jesteśmy już w domu gdzieś. No i... Tutaj. To jest 27. Tak. 27. Ty, ale tu są jakieś wiaty. To nasze chyba jest, co? Czy nie? Tak, to nasze jest. Dobra, a jesteśmy w domu. Ty, dojechałem. To co, parkujemy naszym Ursusem, fryk tyłem. No, ale maszyna. Nie. Dawaj. Maszynka? No to jest mała. Mała jest? Dobra, wyłączamy go, ale pięknie wygląda. Cię panie, z tym turem to przesadziliśmy chyba trochę z tą wychą. No, jaki z tym. Dobra. Bizon zostaje, Ursus jest. Dobra, to co? Zetor? Mhm. Spójrzmy w środku. No ładnie to wygląda, ty. Te nowoczesne, fajne, nowe zetorki. No elegancko. Bo to jest pasażer. No nie ma miejsca na kubek na kawę, no ale nie spodziewałem się tego akurat po tej maszynie. No jest szyberdach, fajnie. Radyjko, ogrzewanie. No, no powiem, że podoba mi się nawet. No. Tak se. To ma. Wow, tam dźwignia chodziła. Panie. Co zabieramy? Pług, co nie? No. Pług zabierzemy, cyk. No i dobra. I jedziemy. O, i 31. Jest już do zbiorów. Czyli chyba na zachodzie będziemy mieli zbiory. Tak, na pewno. O! Niech sąsiadę widzą, że na wyciągnik jedzie. Tak, że trochę jeszcze takiej komuny, bo to Ursusik taki, wiesz, no taki standardowy ciągnik, ale... To jest Ursus. Mówię o tym, co mamy na gospodarce. A tutaj wyjeżdżamy już, proszę. Zetor, jak się patrzy. A może z drugiej strony próbujemy zajechać do naszej gospodarki. Dobra, to już nie tym. Hurmanem zajedziemy tam. O, a tu pojedziemy jeszcze z tą drogą, którą znamy. Łocie panie. Bo nieprzyzwyczajony jestem. Tamtym jechałem 20 na godzinę i jechałem tak wolno, a tym 43 i nie mogę opanować tego. Dania, jak się będziesz bawił, to będzie słychać wszystko w nagrywaniu, wiesz? No. No. No, demon prędkości.
Wow, zacząłem mówić. Fajnie ta przyczepa jest, podoba mi się ta, co stoi tutaj. Aha, mamy jeszcze zboże, bo widzieliśmy na nowego rolnika, więc mamy jeszcze zboże w silosie. Czy będziemy sprzedawać? Zobaczymy jeszcze. Znaczy, no, no będziemy sprzedawać, ale czy teraz, czy później? No zobaczymy. O, i na początku mieliśmy jeszcze jedno pole. Pole, gdzie mieliśmy taki wielki dom. Tak, ale no doszliśmy do wniosku, że sprzedamy je, no bo nie będzie nam potrzebne, a pieniądze sobie wykorzystamy na maszyny nowe. Dobra, gasimy. No, wygląda to już jakoś. Dobra, i ostatni Horoboman. Ale też ładnie wykonany, zobacz. No Dan to najlepiej powiedział. Tak, no ty nawet nie ma miejsca już dla pasażera chyba, tak? Czy tu można? No w sumie można tu usiąść. O, to już jest, to też jest stary już traktor, od razu widać. Wzięliśmy go na wąskich oponach, bo on będzie służył do oprysków i tak dalej, i tak dalej. Ty, ale wszystko coś z czymś przyjechało. Coś dla niego weźmiemy. Może kwastownik. Obciążnik. Obciążnik mamy, kwastownik weźmiemy. Ten najmniejszy weźmiemy, bo on jest o tyle fajny, że ma jeszcze... sianie. Tak, ma siewnik i można nim po prostu siać dodatkowo jeszcze. Nie jakieś wielkie uprawy. Rzepak, rzodkiew oleistą i trawę. No w sumie wystarczy, bo rzepak fajnie stoi, więc można nim rzepak nawet. Ale jechał. Dobra, z drugiej strony. Więc no przyda się taki chwastownik. Tym bardziej, że jak będziemy odchwaszać, to tym chwastownikiem i... Bo oczywiście nie włączyliśmy chwastów. Niech będą. Wyłączyliśmy, gramy na wyłączonym niszczeniu pól. Włączone usychaniu. Tak, i włączone usychanie. A resztę zostawiliśmy. Orkę i chwasty. I wapno. I wapno zostawiliśmy. Fajnie jak to tak jest, że czasami są jakieś też inne prace, bo tak to byśmy niczego nie robili, tylko siew zbiór i nawożenie. Mieliśmy z drugiej strony zajechać. Jest nawrot. Ucie panie, ale mi tu Antek wyjechał, betoniarz, no. To ci panie. No, ale mi tu ciekawy. Pogiął mi chyba maskę. No, na wad pogiął maskę. Nie, obciążnik zawalił. Uderzył w obciążnik. Widziałeś to, Dania? No. Nowy ciągnik. Do policji. Nowy ciągnik. Do sąsiada zaraz pojedziemy, że jego syn Antek zasadził w nas ciągnik. Nowy. Ledwo co wyjechał ze sklepu. Tak, a Antek od razu przywalił, no. Dobra, pojedziemy tędy. Tu jest stacja benzynowa, ale jest to jakaś droga. Jest to mocno naokoło. No dobra, jedziemy. Gdyby on się okazał zaraz, że tą drogą nie dojedziemy na gospodarstwo. Tak, już wiem, że nie dojedziemy, więc zawracam się. O kurczę, na czymś podwórku, na którym sobie trzymają belę. Dobra. Wiecie co? Na początku też jak uruchomiliśmy drugi raz w sumie tą planszę, bo za pierwszym weszliśmy na planszę, pooglądaliśmy i postanowiliśmy, że weźmiemy sobie parę modów, żeby kupić sobie jakieś fajne ciągniki. I za drugim razem jak weszliśmy, to wskoczyło nam... O, wyjeżdżamy z Zalesia, dobra. To wskoczyło nam od razu na budynku sołtysa. Byliśmy przy budynku sołtysa. Jeżeli znowu się gdzieś tam pojawi, bo już nie pamiętam gdzie on jest. Jak znowu się pojawi budynek sołtysa, to puścimy wam to na odcinku, żebyście widzieli jak wygląda właśnie budynek sołtysa. Ja pamiętam gdzie to jest. Na początku też myśleliśmy od razu, że to jest nasz budynek. Mówię, ty jesteśmy sołtysa. Aha, przy kurach, co nie? Przy kurach to jest. Jak będziemy kury kupować, to dostaniemy budynek sołtysa chyba od razu. Zresztą zobaczymy, no. Ale no, fajnie to wygląda. A, jaki fajny polski klimat. Fajne jest, że ta mapka jest taka malutka i wszędzie jest tak blisko. I czy ten traktor tak skacze? To jest nasze pole. Tutaj jest nasza gospodarka. Ale to i patrz.
Ale jak tam wyjdziemy teraz? A tutaj jest, dobra. O, to z tej samej strony wyjdziemy. A tam jest gwiazd z drugiej strony? Czy tylko tutaj jest gwiazd? Z drugiej strony. Jest, bo tam jest już brama, co nie? Tak. Tak my tam wjedziemy? Przez bramę. Gdzie tam jest gwiazd przez tą bramę? Wow, gdzie panie, podskakujemy tutaj? Nierówno się tutaj. A tutaj jest taka betonka, widzisz? Wow, 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 o, 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 o! Jak się bawić, to się bawić! I wjeżdżamy, cyk. No nieźle. Dobra, bo zaraz sąsiady będą chcieli tu parkować. Nie ma sąsiady, do siebie na podwórko. Dobra. Idziemy odparkować teraz naszego Huelermanana. No. To jeszcze odstawimy najpierw właśnie nasz pastownik. I on jest duży, żeby tam gdzieś go w miarę fajnie blokować. O, nie, przynajmniej to pół sobie tak na samym środku. Wo, 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 wo. No, Witeku. Nie radzisz sobie, widzę, z takim za dużą maszyną. I jest. O kurczę, co to trzeba po kuchni. Co za? Tutaj, to jest jakieś strona. Tutaj ci znalazło miejsce. Idealne. Więc tak pomyślałem sobie, że w tej shopie, po prawej stronie co mamy, tam gdzie to światło się przełącza, Danio, to może byśmy ziemniaki tam składowali, co? Ziemniaki? Tylko, że kurczę, jak my tam będziemy wjeżdżać do tej shopy tutaj? A nie, tu jest takie w miarę takie szeroki przejazd, przyczepą się wjedzie, wycofa się tyłem i tu będzie się ziemniaki sypywało. A akurat ziemniaki, bo... No bo, a co tu będziesz składował? Masz jakiś inny pomysł? Bele. Wiesz co? Kurczę, bele, bele, bele. No jak chcemy mieć krowy, to przy krowach może będziemy składować te bele. No. No a co na tej serii? No ziemniaki chyba, co nie? Tak na polskie. No to wszystko jeszcze jest do przemyślenia. Tak. O, ale sąsiady mają tutaj... To tylko na... Nasrać? I uciekać. Ale to zniszczone mają. Nie, to co tutaj, proszę bardzo. Betonowy płotek, brama elegancko otwierana. No, trochę mało mam ten domek. Szkoda, że ten dom nie jest interaktywny, że można do niego wejść, zobaczyć jak tam w środku. No ale okej. Tak jak na odludziu. Ale okej, no to dobra. Pokazaliśmy wam jak to wszystko wygląda. Jakieś tam mniejsze, większe plany już nasze znacie. Będziemy chyba kończyć ten odcinek, co? No. Danio? Tak. Danio, coś chcesz dodać? Tak. To mów. No. A. Ja wiem. Poczekaj, najpierw Danio. Mów Danio. A. Tak. No. Ale plamy są. Co jest? Ale plamy są. Plamy? Nie. Białe. Białe plamy? Nie, bramy. A bram, to płot jest taki betonowy. O co ci chodzi? Że jest cały biały? Tak. Okej. Pitrasan? Pamiętajcie o trzech ważnych rzeczach, czyli łapce w górze, subskrypcji i dzwoneczku. Tak jest. To my kończymy ten odcinek, jeśli wam się podobało. Nie, może będzie druga w tu. Tak, ale umawialiśmy się, Danio, że nie będziemy sobie przerywać. No, zostawmy mikrofon. No to jeszcze raz. Jeśli wam się podobało, to dawajcie łapki w górę, udostępniajcie, polecajcie znajomym. Ja już się z wami żegnam. Pa. Pitrason? Pa, pa. Cześć, czołem.